Cześć kochani, witam Was dzisiaj w Pepko na Przeglądzie, a mamy dużo ciekawych nowości, przepięknych różnych dekoracji, także zapraszam Was dzisiaj na przeglądzik, który zaczniemy od tych świątecznych poduszek, ale będą nie tylko świąteczne dekoracje, będzie mnóstwo też akcesoriów do domu, także zostańcie do końca. Ta poduszka kosztuje 40 zł, ona ma jeszcze, zobaczcie, taką zieloną lamówkę dookoła. Jeżeli jesteście na moim kanale pierwszy raz, to obowiązkowo zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, żeby być na bieżąco ze wszystkimi przeglądami. Tutaj mamy poduszkę z Mikołajem, słuchajcie, ona kosztuje 40 zł i ma taką czerwoną lamówkę, z tyłu jest czerwona, po bokach ma bąbelki na rogach i ma nogi, słuchajcie, to jest Mikołaj i on ma nogi, wygląda super. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że będą mu wystawały nogi. Tutaj mamy kolejną ciekawą poduszkę, słuchajcie, w kształcie choinki. I ona kosztuje 3 dyszki. No dobra, a teraz chodźmy dalej, przejrzymy jeszcze pojemniczki świąteczne. A są tutaj też ciekawe, na przykład takie z paskiem Mikołaja, to jest chyba w ogóle jego brzuch za 30 zł. Tutaj mamy jeszcze taki z reniferkiem. Świetna jakość wykonania, 30 zł. Ale tak jak mówiłam, nie tylko świąteczne dekoracje chciałam Wam pokazać. Troszkę od tych świąt możemy też odpocząć na razie. Zobaczcie, jakie ładne pojemniczki na waciki za 12 zł. I bardzo ładne do tego są też mydolniczki z tej samej kolekcji, również za 12 zł. Słuchajcie, u mnie dzisiaj znowu jesień, bardzo ładna pogoda, także myślę, że w ogóle teraz wybierzemy się w niedzielę bądź w niedzielę chyba do zoo. Powiedzcie, jak spędzacie weekend i jaka u Was pogoda. Tamte lampki, które Wam pokazywałam, mają przepiękny klosz, bardzo ładnie się prezentują na żywo, tak w ogóle są takie stylowe, ładne, mają klasę. Te pojemniczki są w cenie 35 zł, one są w Pepko. Od niedawna dostanowa kwiatowa kolekcja, tylko co chwilę dochodzi coś nowego. Tutaj mamy poduszki, takie błyszczące, za 40 zł. Pokażę Wam, jak one wyglądają mniej więcej z tyłu. Bo z tyłu jest taki polarek, taki błyszczący złoty. Ok, lecimy dalej. 40 zł ona kosztuje. Dobra, tutaj co tutaj jeszcze mamy nowego? Słuchajcie, nie będę Wam pokazywała wszystkiego, bo część to są stare rzeczy, więc nie ma sensu. Zasłony. Zobaczcie, jakie piękne zasłony z takimi frędzelkami, taką 120 zł, 140 na 280 i tutaj są 2 sztuki w zestawie. Do tego mamy takie jeszcze za 120 zł, 180 na 200, a nie, to jest narzuta, przepraszam, to jest narzuta na łóżko. I zobaczcie, ona jest taka czarno-biała, taka czarna ekry z takimi frędzlami na dole, no taka stylowa, elegancka. Tutaj mamy, co to są chyba świeczki, to są świeczki, ale zobaczcie, jaką ładną mają całą otoczkę i kosztuje 25 zł. Tu wazoniki, takie drewniane, słuchajcie, bardzo dobrze wykonane za 35 zł. Obok mamy jeszcze ładniejsze, słuchajcie, ładnie polakierowane, takie oszlifowane ślicznie. Kosztuje 50 zł, ale słuchajcie, on jest warty moim zdaniem swojej ceny. Ale w ogóle powiem, że ten ciemny taki w kolorze miodu jest totalnie w moim stylu, bardzo mi się on podoba. Do tego mamy też takie kubeczki. Kubeczki są czarne, jak widać 17 zł, ale uchwyt mają taki, który można sobie dopasować też kolorystycznie. I do tego, tak jak te kubeczki z takimi samymi uchwytami, mamy zestaw sztućców. Zobaczcie, one mają drewniane rączki i kosztują 50 zł i tu jest zestaw 16 w sumie sztuk, bo tu są 4 zestawy po 4 takie łyżka, duża łyżka, widelec i nóż. Do tego są wazony. Takie piwne, 25 zł. No i przepiękne kwiatuszki za 17 zł. Mi się bardzo podoba to, jaki one mają odcień zieleni. Do tego fajnie dopasowane są z tym kolorem tej doniczki.
Ja takie dekoracje zielone uwielbiam mieć w kuchni, bo po prostu to 10 zł. Po prostu kuchnia mi się kojarzy z takim miejscem, gdzie musi być dużo zieleni. Zieleń mi się kojarzy znowu z ziołami. Stąd nawet mam tapetę, powiem wam szczerze, w takie wstawki z tapety w kuchni właśnie w takich zielonych, w takie zielone kwiaty, czyli bazylię, miętę i tak dalej. Mi się to strasznie podoba. Tutaj mamy takie osłonki na doniczki. 2 sztuki za 5 dyszek. Słuchajcie, pufy się też nowe pojawiły w Pepco. Zobaczcie, one kosztują 130 zł, takie szare. I taki zestaw półeczek też macie, na przykład 3 półeczki 70 zł. No w sumie jest to ciekawa opcja. I tutaj jest jeszcze taka biała pufa. W takie różne tam wzorki, akurat ja białych nie lubię, ona kosztuje 130 zł, bo u mnie, wiecie, zaraz by to było brudne i z czegoś pomazane. Z akcesoriów domowych to znalazłam tutaj, zobaczcie, takie pojemniki do szuflad, wyposażenie do szuflad, 25 zł, one są w ogóle tak jakby piętrowe, znaczy po prostu 2 sztuki w zestawie. W zeszłym roku były te zestawy z tymi nożami, chyba w innych kolorach, teraz są też dostępne za 40 zł. I taka, co to jest, zaparzarka, coś tak, coś w tym stylu za 17 zł. Pojemniczki, metalowe one są. 10 zł i zaraz potem zobaczę później jeszcze ten obok. Słuchajcie, to z czego szukałam, to są zestawy łyżek, ja po prostu 8 zł one kosztują i ja po prostu ich szukałam i muszę je wziąć, bo te łyżki mi się zawsze niszczą, na końcu robią się, wiecie, takie, no tak zaczyna obchodzić to drewno. Tutaj w ogóle ktoś zestawia jakieś puste opakowanie, a chciałam wam pokazać to sitko, bo ono, słuchajcie, jest duże. I naprawdę jest bardzo fajne. Do tego są też uniwersalne korki, na przykład do wanny bądź brodzika. Jeżeli wam się zgubi, to ty dopasujecie sobie różne wielkości. Fajne takie lejki, bo słuchajcie, to jest zestaw 3 rozmiarów, 5 zł. I to jest mój top. Słuchajcie, uwielbiam tą tarkę. Wiecie dlaczego? Bo ona się dopasowuje. Ja mogę po prostu, wiecie, czasami mam małą miskę i chcę coś podszedć do tej miski, a ta tarka stojąca jest po prostu za duża, więc sobie przykładam tą i ona jest idealna. I mogę wtedy do każdej powierzchni sobie natrzeć, czego chcę. Tutaj mamy takie, to są takie pojemniczki jakby materiałowe za 15 zł. To nie wiedziałam, co to jest. W ogóle zachodziłam, słuchajcie, w głowę, co to jest. Kosztuje 60 zł, ale to jest pojemnik na... jak to się nazywa? Jego wyciąg z głowy, muszę przeczytać. Na lunch, o właśnie. Próżniowy. Komplet lunch boxów próżniowych, słuchajcie. No ciekawe, czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Nie spotkałam się z takim czymś nigdzie. I jeszcze chciałam pokazać kilka artykułów do sprzątania, ale tak w ogóle przy okazji, zobaczcie, nowe podkładki pod myszki, fajne różowe. Ale nie, nie to chciałam wam pokazać. Chciałam wam pokazać tutaj, o, sam kulki plastikowe do suszarki. A wiecie, po co się daje do suszarki takie kule? One, słuchajcie, rozmiękczają tkaniny, odbijając się od siebie w czasie pracy suszarki. Okej, okay, ale to już odkładamy w takim razie i lecimy jeszcze dalej, bo już pomału zbliżamy się do końca. Słuchajcie, jeszcze są też te chusteczki do prania kolorowego i one są bardzo fajne, bo one pochłaniają to, co inaczej by wam pofarbowało resztę ubrań, jeżeli się tak trafi. 6 zł i też utrwalają kolor w ubraniach. Słuchajcie, ja już kończę. Zapraszam was na następne przeglądy. Mam nadzieję, że się będziemy jeszcze widzieć. Także pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i dzwoneczku. Do zobaczenia.